czy możesz zostać ukarany przez policję za błąd w terminie ważności Twojego prawa jazdy spowodowany przez Wydział Komunikacji lub Wytwórnię papierów wartościowych. I zapytanie mojego widza. Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc. Wiem, że odpowiadał Pan na podobny przypadek już kilka lat temu, ale moja historia wygląda tak. Rok temu, wymieniając prawo jazdy, dostałem od lekarza zgodę na nowe, ale tylko na 12 miesięcy i mając okulary. W Wydziale Komunikacji nastąpiła pomyłka i ważność na dokumencie jest lat 15, niedługo ten rok mija i czy mogę dalej jeździć mimo tego wszystkiego? Czy jeśli załóżmy za rok czy za dwa złapie mnie policja, to poniosę z tego tytułu jakieś konsekwencje? Mam na myśli dokładnie to, czy policja w systemie ma rok, czy tak jak ja na dokumencie lat 15. Sprawa jest dla mnie dość problematyczna, bo codziennie dojeżdżam do pracy. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. I odpowiadając na to pytanie, zacznijmy od tego, że wiele osób nawet nie zwraca uwagi na termin badań lekarskich oraz terminu prawa jazdy, które potem zostało wydane i wiem o tym, bo często policja łapie gościa z nieważnym prawem jazdy i on nawet nie wiedział, że ma nieważne, ale jest tutaj sytuacja odwrotna i takie osoby mogą nawet jeździć w dobrej wierze i nie mieć zielonego pojęcia o pomyłce. No trudno, według mnie oczywiście, żeby były karane za czyjś błąd. Wytwórnia papierów wartościowych jest w Warszawie, prawda? Ale jeżeli się nie przyznasz policjantowi, że o tym wiedziałeś, czy wiedziałaś, to pewnie nic ci nie zrobią. No, jest druga strona medalu, że jak ruszysz temat lub wspomnisz o tym, że wiedziałeś lub wiedziałaś coś o tej dacie ważności, to możesz narobić sobie problemu, bo tu już troszkę kwalifikacja tego czynu się zmienia. No, prywatnie nie sądzę jednak, żeby policja przy rutynowej kontroli Ciebie, widząc ważne prawo jazdy, robiła jakieś dodatkowe ustalenia. A tak naprawdę nie wiem, co w tym systemie jest rzeczywiście. Czy jest inna data niż na Twoim dokumencie, czy jest taka sama data, bo jeżeli jest data taka sama, to oni nawet się o tym nie dowiedzą, że coś tam była jakaś pomyłka. No i jeżeli jest inna, to no bo też taka sytuacja może być, to mogą zwrócić uwagę Tobie, zapytać się o to, zapytać się, czy o tym wiedziałaś, no ale wystarczy się nie przyznawać, jak to mówią, rżnąć przysłowiowego głupa, że nie wiesz o tej skróconej dacie. No ale być może jesteś osobą z taką z natury uczciwą, z gruntu rzeczy uczciwą, źle się czujesz, masz wyrzuty sumienia, wszystko robisz wyjątkowo uczciwie, to ja po prostu poszedłbym na kolejne badania lekarskie, przyniósł orzeczenie z dłuższym terminem ważności do Wydziału Komunikacji i w ten sposób wyprostował całą sprawę i przestał się zamartwiać. Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że takie sprawy z reguły wychodzą dopiero po latach, bez żadnych konsekwencji. Odbywa się to z reguły w Wydziale Komunikacji i często jest to przy wymianie prawka z innych jakichś przyczyn. Powiedzmy, może to być zmiana nazwiska, kiedyś to była zmiana adresu, chociaż teraz adresu się nie zmienia. Może chodzić o duplikat z powodu zagubienia, prawda? I wtedy urzędnik po takim naocznym sprawdzeniu Twojej dokumentacji kieruje Cię na takie badania do kolejnej wymiany prawka. Także sytuacja prosta, nie przyznawaj się, jeżeli oczywiście masz coś na sumieniu i myślę, że ujdzie Ci to płazem. Natomiast jeżeli miałeś taką sytuację w życiu, wiedziałeś, że Twój termin prawka nie jest taki, jaki powinien być, złapała Cię policja i chętnie bym usłyszał, jak to jest w praktyce, czy wiedzą o tym terminie, czy nie wiedzą, czy wszystko, jakby to powiedzieć, poszło po Twojej myśli. Napisz to w komentarzu do tego wideo. Natomiast jeżeli jesteś moim widzem, oczywiście obejrzyj kolejny filmik, natomiast jeżeli jesteś widzem pierwszorazowym, tutaj koniecznie subskrypcja kanału, oczywiście z kliknięciem w dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o każdym nowym filmie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w kolejnym wideo.